Witam Was, kochani, w Bibliotece z Kotem. Dzisiaj Biblioteka z Kotem na wyjeździe. Tutaj jakby siedzę sobie na łączce i specjalnie dla Was postanowiłam nagrać parę słów na temat książki, którą aktualnie czytam, a mianowicie książka nazywa się Wszystkie sowy. Napisana przez Filipa Floriana, który jest pisarzem rumuńskim, wydane przez wydawnictwo Amaltea. I teraz co, kochani? Zacznę może od tego, że skończyłam czytać Elektrę, którą Wam pokazywałam poprzednio. I ta książka mnie nie zachwyciła. Nie zachwyciła mnie z wielu powodów. Pierwszy z nich jest taki, że ja już chyba trochę mam dosyć, oj, biegną moje pieski, że już mam trochę chyba dosyć mitologii greckiej, przerabianej na 100 sposobów, międlonej i po prostu najróżniejsze tony uderzająca opowieść, która jest jakby taką piątą wodą po kisielu. I nie chcę. Nie chcę czytać na razie żadnych retellingów greckich mitów, ani greckich opowieści. Mam już naprawdę po dach. I co się takiego wydarzyło, że mam takie odczucia? Bo jak wiecie, ja przecież lubię starożytną Grecję, lubię antyk w ogóle. Tak, ale jak się okazuje, wolę chyba antyk jako antyk, czyli wolę czytać Sofoklesa, czy czytać Homera, niż czytać kogoś, kto coś napisał jakby w oparciu o tych dwóch znakomitych skądinąd panów. W związku z tym te wszystkie współczesne retellingi na ogół mają jakieś wady, mniejsze lub większe. Myślę, że one nie są w ogóle pisane dla osób, które czytają literaturę antyczną, że to jest raczej taki pomysł na popularyzację antyku dla osób, które w ogóle nie mają pojęcia. W związku z tym, jeżeli czytelnikiem jest taki ignorant, zupełnie nazwijmy to po imieniu, można mu wcisnąć absolutnie wszystko. I wiesz, oczywiście, że jest tak, że ja zdaję sobie sprawę, że taki retelling rządzi się swoimi prawami i autorka czy autor mogą puścić wodze fantazji w każdą dowolną stronę. W związku z tym ten mit będzie podkolorowany, będzie czasem naciągnięty, czasem będzie zupełnie jakby inaczej zinterpretowany. I to jest w porządku, jakby na tym polega cała ta idea. Natomiast jest coś takiego, jak według mnie pisanie książek po to, żeby tylko pozyskać więcej pieniędzy, publiczności i używanie tych wszystkich skądinąd wspaniałych postaci po to, by przyciągnąć ludzi. I mam takie poczucie w związku z książką Elektra. Sama postać Elektry jest, no powiedzmy sobie tak, w popkulturze znana jako pierwowzór tej dziewczyny, która miała trochę niezdrową relację ze swoim tatą. I stąd mamy pojęcie kompleks Elektry, prawda? Czyli taka, powiedzmy sobie, kobieta, która kocha się w swoim ojcu w jakiś sposób, a on hołubi ją w sposób nadzwyczajny, będąc mężczyzną jej życia. No i takie rzeczy się zdarzają. I tak też jakby było trochę z Elektrą i z jej ojcem Agamemnonem. Ale oczywiście jest to pewne nadużycie, bo z tego co wiemy, a niewiele wiemy, Agamemnon średnio interesował się Elektrą, po prostu ją lubił bardziej niż inne swoje dzieci. A w ogóle nie był zbyt troskliwym ojcem, także myślę, że nie można temu tutaj dopisywać jakichś nadzwyczajnych cech, że był szczególnie troskliwym, oddanym, czułym i nadzwyczaj pełnym miłości ojcem wobec swojej córki Elektry. Obawiam się, że nie. No więc jak już tak wiemy, że się raczej rozczarujemy, czytając tę książkę, to powiem jeszcze parę słów. Wspomniałam Wam już wcześniej, że ta książka składa się z opowieści trzech kobiet. Zasadniczo Elektry, jej matki Klitajmestry oraz księżniczki trojańskiej Kasandry, którą Apollo obdarzył fatalnym kompletnie darem przepowiadania przyszłości i pewnego rodzaju przekleństwem polegającym na tym, że nikt nie daje jej wiary. Więc wyobraźcie sobie biedną, przeklętą, oszalałą po prostu z rozpaczy Kasandrę, miotającą się po Troi i widzącą te wszystkie potworności, które mają spotkać jej najbliższych. No straszna historia, prawda? Otóż nie znalazłam jej w tej książce. Kasandra jest tam dla mnie taką, troszeczkę nawet bym powiedziała, przeintelektualizowaną dziewuszką.
Nie, nie jest, nie ma w niej szaleństwa, nie ma w niej obłędu. A cóż, a przecież ta postać jest pełna obłędu. Więc to mi się nie podobało. Kolejna rzecz, która mi się nie podobała. Nie podobała mi się postać Elektry. Jakaś taka kompletnie beznadziejna i taka głupawa, nawet bym powiedziała pusta. Nie wiem, czy nie było z czego szyć, że się tak wyrażę. Czy po prostu pomysłu zabrakło autorce. Nie podoba mi się postać Elektry. Jedyna postać, która mi się podoba, odmalowana przez panią Jennifer Saint i zdaje się, że ona także jest postacią, którą ona uczyniła, jakby to powiedzieć, postacią pierwszoplanową kolejnej swojej książki, bo podobno jest też książka Clytemnestra, ja jej nie widziałam i nie mam jej, ale chyba Magdalena o niej wspominała. W każdym razie, więc postać Clytemnestry jest odmalowana bardzo emocjonalnie i to dobrze. I jako jedyna jest sensowna, jest taka jakaś logiczna, ma w sobie jakąś spójność. I ta spójność sprawia, że po prostu chcemy uwierzyć w to, co ta postać do nas mówi. Chcemy uwierzyć w jej historię. Jest autentyczna. Ona mnie przekonuje. Tak jako jedyna ta postać w tej książce mnie przekonuje. To trochę za mało, zwłaszcza, że czekałam na opowieść Elektry. Ta powieść była dla mnie niezwykle ciekawa. Myślę sobie, że jest dla mnie zawsze ciekawa historia kobiet, które są ukochanymi córeczkami tatusiów. A tu nic. Nie znalazłam tej opowieści w książce Elektra. Zatem nie polecam Wam tej książki, mimo tego, że jest to książka o starożytności, mimo to, że dobrze się zapowiadała i całkiem nieźle się ją czyta, bo to jest książka, którą nieźle się czyta. Pokażę Wam tutaj okolicę moją. No ale cóż z tego, że nieźle się czyta, kiedy to są jakieś niewartościowe bzdury. Nie polecam. Za to uwaga, polecam Wam tę książkę. Tę książkę, która nazywa się Wszystkie sowy. Filipa Floriana. Co prawda jeszcze jej całej nie przeczytałam, jestem gdzieś tam w połowie, ale w tej książce znalazłam tyle wspaniałości. Zacznijmy od tego, że książka jest, główny bohater jest gdzieś mniej więcej w moim wieku i w wieku autora, który zresztą jest też w moim wieku. I jego dzieciństwo przypada na wczesne lata 70., w ogóle lata 70. I w tych latach 70. oczywiście wiadomo jak było, w bloku wschodnim, do którego należała Polska, a także Rumunia, losy przeciętnego człowieka były dość podobne. Dużo pracy i bardzo dużo alkoholu. Jako jedynej opcji rozrywki ludzie niestety zatracali się w tym alkoholu i często miało to bardzo fatalny wpływ na ich rodzinę. Także jest tutaj w tej sytuacji. Ta książka, słuchajcie, w jakiś sposób przypomina mi książkę Moje drzewko pomarańczowe. I teraz ktoś powie, no ale w jaki sposób ktoś, kto zna tą książkę? Nie mamy tutaj przecież ani jakichś ciężkich warunków, takich jakie były tam w Wenezueli u Vasconcelosa. No nie mamy, ale nasz bohater też pochodzi z biednej rodziny, też ojciec pije. Ojciec nic nie rozumie. Mama jest zapracowana na 100 sposobów. Praktycznie mama robi wszystko. Mama jest człowiekiem instytucją, powiedziałabym. Mama utrzymuje całą rodzinę i mama utrzymuje tą rodzinę także w jakiejś takiej całości, w porządku, w harmonii. Mama jest całym światem, a on jest bardzo samotny. Jest samotny i nie umie się odnaleźć. Ma kolegów, którzy namawiają go do różnych głupot, które popełnia. I ta książka składa się właściwie z przeplecionych losów dwóch chłopaków. Pierwszym chłopcem jest właśnie ten nasz główny bohater, a drugim chłopcem jest jego przyjaciel. I teraz właśnie nawiążę do Vasconcelosa. Jest taki motyw w książce Moje drzewko pomarańczowe, gdzie nasz główny bohater Zezé poznaje niejakiego Portugala. Jest to starszy facet, co tu dużo gadać, mężczyzna w sile wieku, który zaprzyjaźnia się z tym chłopcem. Zaprzyjaźnia się, zaprasza go do siebie do domu, częstuje obiadem, pokazuje mu książki, pokazuje mu wiele różnych rzeczy, pokazuje mu świat. Staje się kimś w rodzaju takiego pozytywnego bohatera, takiego ojca, którego Zezé nigdy nie miał. I tutaj też mamy takiego pana Emila. Pan Emil zapoznaje się z naszym chłopcem, z naszym głównym bohaterem i zaprasza go do zupełnie innego świata. On sam jest nauczycielem,
on sam pisze też swoje wspomnienia i właśnie te wspomnienia to jest jakby taka druga nitka narracyjna tej książki. I one są piękne, sięgają wojny, sięgają po wojnie, to były też bardzo ciężkie czasy w Rumunii. I to wszystko jest pokazane z perspektywy chłopczyka, młodego chłopca, prawda? I mamy takie jakby odniesienia, bo wiemy, że te wspomnienia czyta nasz główny bohater, jak jest chłopcem. I jak te wspomnienia dorosłego mężczyzny z czasów bycia chłopcem wpływają na tego chłopca, to tutaj mamy w książce. A do tego jeszcze, żeby wytłumaczyć cały tytuł, zobaczcie, jaka jest piękna okładka, ile tu jest słów. Emil, który jest dorosłym przyjacielem chłopca, głównego bohatera tej książki. Emil jest pasjonatem sów. Wie o sowach wszystko. On też zabiera naszego bohatera, żeby obserwować sowy. Próbuje go nauczyć dźwięków sów, odróżniania sów po ich odgłosach. Pokazuje mu, co sowy jedzą. Daje mu, że tak powiem, alternatywny świat w postaci świata sów. Pokazuje mu w ogóle świat ptaków. To jest naprawdę pasjonująca lektura. Jest w niej spokój, wyważenie. Bardzo pięknie jest napisana. Czyta się ją cudownie. Mnie się wspaniale czyta. Nie jest nudna do tego wszystkiego. Jest dla mnie jeszcze tyle ciekawa, że ja tak naprawdę w sumie mało wiem o Rumunii. Rumunia mnie interesuje także z tego powodu, że uwaga, moja prababka była Rumunką. Oczywiście jej nie poznałam nigdy, bo umarła niedługo po tym, jak ja się urodziłam. Ale ta Rumunia gdzieś tam jest w moim sercu i jestem bardzo jej ciekawa. W związku z tym cieszę się, że wydawnictwo Amaltea wydaje rumuńską literaturę. Powiem wam parę słów może o autorze tej książki. Florian Filip, urodzony w 1968 roku, jest jednym z najbardziej poczytnych współczesnych prozaików rumuńskich. Autor nagradzanych i tłumaczonych na wiele języków powieści, takich jak Małe palce, w Polsce przetłumaczone przez Czarne w 2008 roku. Starszy brat, Młodszy brat, przetłumaczone również w wydawnictwie Czarne w 2009. Dni Króla, które były nominowane do Nagrody Angelusa. I teraz właśnie Wszystkie sowy. Ja myślę, że sięgnę jeszcze po inne książki tego autora, bo to jest taki rodzaj literatury, jaki ja, przyznam szczerze, najbardziej lubię. Czyli jest w tym bardzo dużo refleksji nad życiem, nad przemijaniem, bardzo dużo też wspomnień, no i reminiscencji. A ja jestem chyba trochę sentymentalna na stare lata, w związku z tym lubię takie książki. Wydaje mi się, że też taka książka właśnie w porze wakacyjnej to dobra lektura, która nas w jakiś sposób pokrzepi, czasem rozbawi, czasem wzruszy, a nie będzie nas, że tak powiem, emocjonalnie ciorać. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Na dzisiaj skończę. Zobaczymy, jak mi ta książka podejdzie. Dam znać, jak skończę czytać. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia. Pa, pa!